Startupy mają taką pewną cechę, może mniejszą, no ale jakichś tam wynalazców. W związku z tym wynalazca na ogół widzi już swoją przyszłość jako bardzo bogatego człowieka, a nie umie słuchać, że należy się na przykład podzielić tym projektem nawet na wcześniejszej fazie. Częstym błędem startupów jest to, że albo nie mają jasno zdefiniowanej grupy klientów swoich, albo problem, który staje się rozwiązać, nie jest wystarczająco bolesny, żeby ktokolwiek chciał za to zapłacić, albo mają rozwiązanie tego problemu zbyt wcześnie. Decydują przede wszystkim w ogóle w klasycznych startupach ludzie, ich umiejętność do słuchania. Wiadomo, nie wszystkie spółki przechodzą do kolejnego etapu. Jest tam rzeczywiście dość duży odsiew. Czasami jest tak, że w trakcie pracy nad jakimś produktem okazuje się, że te produkty powstają zaoferowane przez kogoś innego. Wokół startupów kręci się bardzo dużo podmiotów, bardzo dużo też, nazwijmy to, wirtualnego pieniądza, który nie zawsze przekłada się później na faktyczną pomoc. Trochę trzeba znaleźć sobie właściwego przewodnika, jeśli się jest takim startupowcem i to jest pierwsze w ogóle doświadczenie z biznesem, bo różni są startupowcy. Niezwykle ważne jest to, że to jest kwestia nie tylko i wyłącznie pieniędzy, ale to jest kwestia pozyskania partnera, który będzie w efektywny sposób pomagał mi jako przedsiębiorcy w rozwijaniu biznesu. Znamy przypadki świetnych rozwiązań, tylko nikt nie potrafił ich sprzedać. Startupy, jakby, co do zasady, są często bardzo wartościowe na początku, a tych, co na końcu się stają przedsiębiorcami, jest ich niezbyt wielu.